Hej Spyro, arena gladiatorska, którą znalazłem, świetnie nadaje się na skatepark. Masz ochotę się sprawdzić na desce? Założę się, że nie dasz rady wyłapać wszystkich 15 jaszczurek. Wróć, gdybyś potrzebował wskazówek mistrza deskorolki. Okej, więc dostaliśmy proste zadanie, żebyśmy te wszystkie jaszczurki wyłapali z drugiej części, które również tutaj powróciły w trzeciej części. I tyle w zasadzie. To jest jedno z moich ulubionych zadań, bo lubiłem tutaj bardzo robić różne triki, co powodowało, że zdobywałem coraz więcej punktów, no i wiadomo, mogłem też nawet i skill pointa zdobyć oczywiście. I jak najbardziej lubię jakby deskorolkę w Spyro Trójce. Nigdy na nią jakoś super nie narzekałem. To było coś, co uwielbiałem w demówce, bo oczywiście to był jedyny z poziomów, który w demówce był odblokowany. Czyli poziom z deskorolką. Tak więc nie mam w ogóle na co narzekać. W ogóle mam z nim fajne wspomnienia, tak więc gdybym miał złe wspomnienia, to raczej bym narzekał na ten poziom. A jak widzicie, skoro go zachwalam, no to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy był on taki zły, jak na początku mi się wydawało. Dobra, mamy tutaj już 10 x 15 ogarniętych. Ja przy okazji mówię, jeszcze niszczę te garnki, żeby po prostu już mieć z głowy klejnoty, bo wolałbym jak najwięcej tego zebrać, żeby później nie wracać się niepotrzebnie, no bo kto lubi wracać? Chyba totalny masochista. Jak widzicie, w Reignited Trilogy są takie plusy, że bezproblemowo możemy z powrotem doskoczyć, gdzie w Spyro Trójce oryginalnym trzeba było naprawdę kombinować, żeby się to jakoś rozpędzić, a tutaj to proszę bardzo, no nie musimy się za bardzo aż tak starać. Więc no. Emilka. O, ładne imię. Dobra, jeśli wyłapiesz wszystkie jaszczurki przed czasem, nie spadając z deski, to może zdobędę dla ciebie kolejne jajo, ale łatwo nie będzie. Ty mnie tam nie strasz, ja sobie dam radę. No daję Spyro, no kurde, myślisz, że ja co? Myślisz, że ja sobie nie dam rady? Proszę cię. Nie spadnę ci ani na sekundę z tej deskorolki. Ani na sekundę. A, szkoda. Dajesz. No i niestety spadłem, kurczę pieczone. Niestety mi się nie udało, więc mamy drugą próbę na szczęście. Dobra, to przyznam, że z tym zadaniem miałem kiedyś problemy w oryginalnym Spyro Trójce, gdzie kończyło to się właśnie zawsze w taki, a nie w inny sposób, że spadałem z tej deskorolki, aczkolwiek teraz udowodnię, że nie spadnę. Będę się przynajmniej starał. No i niestety na 8 na 15 i kurde zleciałem. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze 15. Znaczy
15. 5 zostało, ty. Naucz się w matematykę, co? I mamy ostatniego gnojka. Ło, niezła jazda. Patrz, w gnieździe jaszczurek było kolejne jajo. Stokrotka, jak taki sklep. Dobra, mamy tutaj już wszystko zrobione, więc możemy sobie stąd iść. I ruszyć już na sekwencję Shilly i zakończyć już ten otóż poziom, bo już trochę on trwa. Trochę nawet bym bardzo powiedział. Tak więc lecimy teraz do góry i w tę stronę. Dokładnie tak. Widzicie, gdyby nie to, że mamy Shillę odblokowaną, to byśmy nie mogli tutaj wejść. Hey Spyro, wszędzie tylko nosorogi. Może na szczycie tej wieży wreszcie znajdę odrobinę spokoju. No, może. O losie, straciłem ukochaną! Bezecne nosorogi uwięziły ją na szczycie posępnej wieży. Zaklinam cię, ratuj ją. Dobra, więc... musimy teraz w tej fabule poziomu Shilly, albo sekwencji Shilly, uratować ukochaną naszego Marcosa, bo nasz Marcos jest po prostu smutny, bo jego ukochana została uwięziona. Chlip, chlip. Więc zatem idźmy ogarnąć teren. Szczerze powiedziawszy, to za dzieciaka nawet nie pamiętałem, że jest sekwencja Shilly. Co za tym idzie, bardzo często ją pomijałem. Co kończyło się w sumie tak samo, że nie potrafiłem tego poziomu zrobić na 100% nigdy. Więc no, tak, takie buty, że tak powiem, były. Takie, że tak powiem, sandały z koziej pały. Dobra, tutaj sekwencję mamy już zaliczoną. Tu również. Więc teraz lecimy tu. Myk. I myk. I myk. I myk. Żabol. Dobrze. Żabol dostał w pierdziel. I tutaj nic nie ma. Tu również nic nie ma, więc mamy wszystko pozabierane. I teraz lecimy, kurde, na samą górę. To jest strasznie żmudna sekwencja, bo musimy cały czas po schodkach iść do góry. Ale przynajmniej mamy tutaj ładny ocean, albo morze. Więc nie ma na co narzekać. I następne piętro. Cóż za ekstrawagancja. O, i kogo my tu mamy? Co? Marco cię tu przysłał? Przecież ma sądowy zakaz zbliżenia się do mnie.
Marko cię tu przysłał? Przecież ma sądowy zakaz zbliżania się do mnie. To musiała być niezła afera. Niezłe alimenty musiały tam pójść. Lusia. Tak zwana afera o alimenty. Albo jakby to powiedziało, jakby to można było powiedzieć w języku szkolne 17, afera alimentowa. Dobra, i gdzie my żeśmy jeszcze zostawili coś? Gdzieś niby na dole. O! I super, mamy wszystko zebrane. Nie no, to patrzcie, kurde, 6 poziomów na 100% zrobionych, 18% gry, godzina i 18 minut i 45 sekund czasu, 33 jajka, 21 żyć, 2687 na 15 tysięcy tych klejnotów, ja pierdziele. Ładny wynik. Dobra, wyłazimy stąd i opuszczamy ten poziom w trybie natychmiastowym. No. Ruszajmy w kierunku balonu. Dobra, lecimy w kierunku balonu. I co mi macie teraz do powiedzenia? Czeka, proszę pana! Zapraszam! Proszę pana, o kurde, jak miło. Balon zabierze cię do cudownego podniebnego klubu Tiki. Wskakuj, gdy będziesz gotowy. Ta, podniebny klub Tiki, jasne. Skakuj na pokład, kiedy tylko zechcesz, Spyro. O, ładnie, że się zwracasz do mnie po imieniu. Wystarczy chyba, jak wskoczysz do środka. Nie mam pojęcia, wpadłem tylko z powodu ciasteczek. To ciasteczek nie mam. Ten balon zabierze cię w pobliże czarownicy, Spyro. Możesz też wykorzystać go, by wrócić tu, kiedy tylko zechcesz. No i bardzo fajnie. I dziękuję za wytłumaczenie mi takich podstawowych rzeczy. Więc lecimy teraz do ogrodów południa. I lecimy do lochów baza teraz. O, proszę. Czyżby na nas boss czekał? Słuchaj uważnie, durna smarkulo. Pytam cię już po raz ostatni. Dlaczego nie pozbyłaś się tego upierdliwego smoka? Starałam się go wystraszyć, wasza wysokość, ale on niczego się nie boi. Nie boi się? Nie boi się! To po co ja cię szkolę przez te wszystkie lata? Musisz użyć magii! To księga zaklęć! Wyczaruj potwora i załatw smoka! Mam go zabić? Nie obchodzi mnie, co zrobisz, smarkulo! Po prostu się go pozbądź! Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. To powinno zadziałać. Nie możesz mnie tu więzić w nieskończoność! Ej ty, zabierz mnie stąd! To nie do przyjęcia! Ty, chodź tu! Ojej! Ki diabeł? No to ładnie tutaj ta czarownica pogrywa sobie z Bianką. Nieźle, nieźle. Kiedy usłyszałam, że czarownica planuje cię zabić, uznałam, że nie ma chwili do stracenia. Spokojna głowa. Ta stara ropucha nie ma z nami najmniejszych szans. No to skoro nie ma najmniejszych szans, no to lecimy z koksem, kurde. Z naszym pierwszym bosikiem, czyli bazem. Ale ty mnie trolujesz, gościu.
Na szczęście Sparksa nie straciłem. Albo Iskra. Więc jak widzicie, on będzie działał na następującej zasadzie. Mianowicie właśnie będzie robił coś takiego, że po wpadnięciu do lawy i dostania ze stopy Shilly, to po prostu będzie robił na nas rola. Więc my musimy po prostu dopilnować, żeby on do lawy wpadł i tyle. I resztą zajmie się jeszcze Shilla przy okazji. I on będzie próbował nas teraz zgnieść. Więc dlatego musimy robić takie kółko, żeby nas nie dopadł. Frajer jeden. No i będzie co jakiś czas miał taką ognistą ochronkę. Ale tak to boss nie będzie dodawał zbytnio dużych, znaczy nowych ataków. Co jakiś czas po prostu coś nowego zaprezentuje, ale tak to walka z nim jest cały czas taka sama. A muzyka tutaj jest jeszcze świetna. Posłuchajcie sobie sami zresztą. No. I już mu zostaje ostatnie HP. Więc teraz pokaż, na co cię stać. Ty kurde ropucho. Przebrzydła. No i teraz będzie coś takiego robił. Ale dostał w pierdziel już. Dobra, może nie do końca. Teraz będzie ostatni atak. I dostanie w pierdziel. No i proszę bardzo. Gburek. Fajne imię. No i poziom mamy zaliczony na 100%. I w taki oto sposób będziemy podróżowali teraz do drugiego świata, ale nim się już nie zajmiemy w dzisiejszej sesji, dlatego że jeszcze jedną rzecz zrobimy, żeby zakończyć dzisiejszą sesję nagraniową, by można było powiedzieć, że zrobiliśmy powiedzmy 100% świata pierwszego. Powiedzmy, bo jeszcze mamy jedną sekwencję do zrobienia w Molten Crater. Albo w poziomie, gdzie była tam lawa. Wiecie, o jaki poziom mi chodzi. Ale się mogę rozciągnąć. Ja to w ogóle nagrałem 12 kwietnia, wy to będziecie widzieli jutro, czyli 13 kwietnia. W sensie przynajmniej pierwszy odcinek będziecie widzieli. I wracamy do wiosennej jutrzenki. Na razie nie patrzymy, co tutaj jest. No, bo mamy jeszcze tutaj poziom do zaliczenia. Halo, halo. Spyro, znalazłam jajo, ale tylko Iskier może się do niego dostać. Ten mały otwór prowadzi do farmy raków. Jeśli ważka jest gotowa, zabiorę ją. Oczywiście, że jesteśmy gotowi. No, jak żeby inaczej. Witaj, Iskier. Zanim zajmiesz się tymi rakami, przyda ci się moja pomoc. Na początek poćwiczmy strzelanie. By strzelać do celu, wciśnij atak. No. I mamy, kurde, przećwiczoną. Przećwiczone, że tak powiem, atakowanie. Możesz poruszać się równie szybko jak Spyro, wciskając szarże. Użyj jej, by dogonić tego wroga. O, i przy okazji, żeśmy mu w pierdziel spuścili teraz. Trudniejsza sprawa. Jako zwinna ważka możesz również strzelać, poruszając się na boki. Aby to zrobić, przytrzymaj przewrót w lewo lub w prawo, a potem poruszaj się. Teraz wykorzystaj ten manewr przeciwko rakom. No, i teraz będziemy musieli po prostu trzymać sobie R1 i w taki oto sposób się pozbyć tych raków.
Cóż za elokwentna nazwa swoją drogą. Motyle, które będą poprawiały twoje zdrowie. Zupełnie jak w Smoczym Świecie. Niektóre z nich mogą dać ci specjalne supermoce, ale tylko na krótki czas. Zjedz motyla supermocy, a potem wciśnij skok, aby wykorzystać zdobytą supermoc. Supermoce widoczne są w prawym górnym rogu ekranu. Okej. I proszę bardzo. Zostawić pierdziel. Jesteś już gotowy, Iskier. Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, wybierz opcję sterowanie z menu pauzy. No. I teraz sobie, że tak powiem, już wchodzimy w nasz poziom, który nazywa się Farma Raków. I musimy, że tak powiem, zdobyć 200 klejnotów oraz jedno jajuszko. Za które oczywiście się zaraz weźmiemy. Swoją drogą, muzyka, która tutaj leci, to jest muzyka z title screena Spyro 3. Tak więc dla osób, które nie ma pewności, skąd ta muzyka jest, no to już wam właśnie wytłumaczyłem w tym momencie i mam nadzieję, że byłem informatywny, jeżeli chodzi o te informacje. Ogólnie, kiedy robiłem Let's Play ze Spyro 3 na PS1, to był bardzo wielki problem, jeżeli chodzi o ten soundtrack, ponieważ wiadomo, w EPSX-ie bardzo często się głos w dziwny sposób tutaj bugował, co można było po prostu słyszeć tak zwane przestery w pewnych momentach. Ale na szczęście mamy tutaj Reignited Trilogy, które nie jest aż takie głośne pod tym względem. I teraz czas pozbyć się tych raczków, nieboraczków. Mam nadzieję, że ten poziom uda nam się zrobić na 100%. W moim let's playu w postprodukcji ja przyspieszałem poziomy Sparksa, bo uważałem, że one są po prostu za długie. Ale nie wiem, jak zrobimy w tym let's playu. Na razie ten poziom zrobimy jeszcze normalnie. Ale może to się wszystko zmienić. Szczególnie, że tamten let's play robiłem w postprodukcji, więc tym bardziej chciałem zaoszczędzić czas. No i tarcza nam w sumie pomogła tutaj pozbyć się towarzystwa. Bardzo fajnie. I teraz co tutaj mamy? Mamy tutaj klejnociki. Oczywiście, że tak. I szukamy teraz niebieskiej bramy. A niebieska brama powinna być gdzieś tutaj. O, tutaj jest. Jak miło. Oczywiście się trzeba wyleczyć, bo czemu by nie? I teraz bum cyk cyk 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 bum cyk cyk. Dobrze. I bosik. Czas na potężnego kurde kraba, raka, który ewidentnie ma do nas problem. Mówię, jak grałem za dzieciaka, to w sumie ten poziom nie sprawiał mi aż takich problemów. Chociaż na początku nie wiedziałem, jak się walczy z tym bossem, a wiadomo, później troszeczkę poznałem te tajniki z świątyni Shaolin i udało mi się jakby go pocisnąć. Ale jak sami zresztą widzicie, boss nie jest jakoś trudny. W ogóle bossowie Sparksa są żałośnie łatwi. Oczywiście później Spyro Season of Ice to wykorzystało i tych samych bossów wklepało do... jako coś, co... bardzo się spodobało Universal za czasów, jeszcze mówię, Spyro 3 na PS1. Oj, Norę żeśmy zdobyli. Ale tak jak mówię, Universalowi się bardzo spodobał ten motyw, dlatego dodali w swojej wersji Spyro coś takiego.
No, i mamy poziom zrobiony na 100%. Jupi! Ciąg dalszy przygody. Okej. Okay. 2 godziny i 21 minut. Ja pierdzielę, to żeśmy cały pierwszy świat pokonali. Tam wiadomo, jeszcze trzeba będzie backtracking zrobić, ale to już tam jest kwestia drugorzędna. Ale kurczę pieczone, udało się. Ja pierdzielę. Ja to jednak dobry jestem, as. Pokonałeś króla raków i znalazłeś zaginione jajo. W dodatku wygląda na to, że zdobyłeś dostęp do smoczej magii. Teraz możesz zbierać klejnoty, nawet gdy są w znacznej odległości od Spyra. No i fajnie, kurczę pieczone. Ładnie nam poszło. Ile mamy? 24% gry, prawie 1,5 godziny zapisu. I tak wygląda nasz pierwszy świat, zrobiony oczywiście prawie na 100%, dlatego że w następnej sesji wrócimy do tego poziomu, jak odblokujemy postać, o której już widzieliśmy, czyli Sergeant Birda. I tu będziemy mieli cały świat zrobiony na 100%. I potem będziemy mogli zabrać się za świat ogrodów południa. Ja byłem pomidorowy.pl, to był Spyro 3 z Reignited Trilogy. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, po więcej, jeżeli spodobał wam się mój content. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach ze Spyro 3, Year of the Dragon i nie tylko. No i przy okazji życie mam dodatkowe. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!